przez Królestwo Boże. It says we live in a secret place. Jest napisane, my żyjemy w ukrytym miejscu. In Psalm 91 it says this. W Psalmie 91 jest napisane. He that dwells in the secret place of the Most High. Ten, który mieszka w ukrytym, sekretnym miejscu Najwyższego. Shall abide in the shadow of the Almighty. Będzie zamieszkiwał w cieniu Wszechmocnego. If we're in the secret place with God. Jeśli my jesteśmy w tym sekretnym, ukrytym miejscu z Bogiem. We're protected by the shadow of the Almighty. Jesteśmy ochraniani przez cień Wszechmocnego. We have a choice to walk out from that shadow. My mamy wybór, żeby wyjść z tego cienia. Or stay under it. Albo pozostać pod nim. When we were just worshiping now, kiedy my teraz uwielbialiśmy, it was obvious that the shadow of God was coming over us. To było oczywiste, że cień Boży spoczął na nas. We were experiencing God's anointing. My doświadczaliśmy tutaj Bożego namaszczenia. That's not an emotion. To nie były emocje. Even though our emotions get involved. Mimo tego, że rzeczywiście nasze emocje też się angażują. That's a gift of the presence of God. To był dar obecności Bożej. And when he's around us, a kiedy On jest tutaj wokół nas, we're protected under his shadow. Jesteśmy ochraniani przez Jego cień. The Psalm just told you that. Psalm dopiero co nam to powiedział. We don't have to worry about anything. Nie musimy się o niczym przejmować. The Father in heaven who owns the universe, Ojciec w niebie, którego własnością jest cały wszechświat, said, come under my wing. Powiedział, przyjdźcie pod moje skrzydła. Draw close to me. Przysuńcie się blisko mnie. You don't have to be afraid. Nie musicie się obawiać. You're not subject to the times. Nie jesteście poddani tym czasom. The times are subject to you. To te czasy są poddane wam. Psalm 27:5 mówi. In the times of trouble he shall hide you in under his pinions or dwelling. W czasie niepokoju on ukryje cię pod swoimi skrzydłami. We're in the pavilion of God, the house of God. My jesteśmy w domu Bożym. We can be secure. Możemy czuć się bezpiecznie. When people don't have a place to stay, kiedy ludzie nie mają gdzie mieszkać, they can have $1,000,000 in their pockets. Mogą mieć milion dolarów w swojej kieszeni. If they don't have a house to stay in, ale jeśli nie mają mieszkania, gdzie mogą mieszkać, where good is the money? Po co im te wszystkie pieniądze? If you have a big bag of food, jeśli masz wielką torbę pełną jedzenia, but you can't cook it, ale nie możesz ugotować go, where is your food? Po co ci to jedzenie? But if you dwell in the house of the Lord, ale jeśli ty mieszkasz w domu Pana, if you're protected under his pinions, jeśli jesteś ochroniony przez jego pióra, if you're in his home, you're covered. Jeśli jesteś w jego domu, to jesteś okryty. You're in a hiding place. Jesteś w miejscu ukrycia. I don't know. Most little boys and girls like to get into a nice hiding place. Widzicie, wielu młodych chłopców i dziewczynek lubi ukryć się w jakimś miejscu. As firefighters, you know. Jako strażacy wiecie. When you go into a big fire in a house. Kiedy przyjeżdżacie do pożaru. And they say there's children in the house. I jeśli jest powiedziane wam, że jest dziecko w domu. The first place you go is run to the bedroom and look under the beds. Pierwsza rzecz, którą robicie, to jest biegniecie do sypialni i patrzycie pod łóżko. Because the children are looking for a hiding place. Ponieważ dzieci szukają miejsca ukrycia. Or maybe in a closet, some place where it's closed in. Albo może w jakimś małym pomieszczeniu. So we instinctively know. Children want to be in a secure place. Więc my instynktownie wiemy, że dzieci chcą być w miejscu bezpiecznym. We're children of God. A my jesteśmy dziećmi Bożymi. He has a hiding place for us. I On ma miejsce ukrycia dla nas. We're under his bed. Jesteśmy pod jego łóżkiem. A nice safe place. To jest takie fajne, bezpieczne miejsce. And the flames of hell will not get you there either. I płomienie piekła nie dosięgną cię tam. He'll protect you there. On cię tam będzie chronił. You know, in a fire there's only one place you get some fresh air. Widzicie, jeśli jest pożar, to jest tylko jedno miejsce, gdzie można mieć jakieś świeże powietrze. In a fire there's only about this much air right at the floor. I jest mniej więcej taka grubość powietrza przy samej podłodze. So as you humble yourself, więc kiedy się upokarzasz, and put your face on the floor, i kiedy kładziesz swoją twarz na ziemi, God will give you air to breathe. Wtedy Bóg da ci powietrze, którym możesz oddychać. Those that dwell in the house of the Lord are protected. Ci, którzy mieszkają w domu Pana, są chronieni. There's always something to breathe when you humble yourself before God. Kiedy upokarzasz się przed Bogiem, masz zawsze czym oddychać. We should believe and stand firmly in Psalm 31. Musimy wierzyć i mocno być ugruntowani w Psalmie 31. It says, my times are at hand, are in thy hands. My time is in your hands. Który mówi, że mój czas jest w twoim ręku. Our times are in the hands of God. Nasze czasy są w ręku Boga. He wants to take care of us. On chce się zatroszczyć nami. He needs our permission. On potrzebuje naszego przyzwolenia. But
All of our works are in His hands. Ale całe nasze dzieła, naszych rąk są w Jego ręku. We don't have to worry whether we're going to succeed or fail. Nie musimy się przejmować, czy odniesiemy sukces, czy porażkę. If we're trusting in the Lord, we will have success. Jeśli my ufamy Panu, to na pewno odniesiemy sukces. The world may not see it as success, but God will see it as success. Świat może nie postrzegać tego jako sukces, ale Bóg będzie postrzegał to jako sukces. We need to separate ourselves from the world's failing system. Musimy odseparować się od upadającego systemu światowego. We want to thrive, not just survive. My musimy tak żyć obficie, a nie tylko przeżyć. To survive, that means you're barely getting by. To żeby tylko przeżyć, to oznacza, że tak po prostu ledwo co dajesz sobie radę. You're merely existing. Tylko tak egzystujesz po prostu. And that's not for you and me. A taka rzeczywistość nie jest dla mnie i dla ciebie. We're children of the Most High God. My jesteśmy dziećmi Boga Najwyższego. I told you we have royalty in our blood. Ja powiedziałem wam, że my mamy królewskość w naszej krwi. But to thrive means something different. Ale to, żeby żyć obficie, to oznacza coś innego. Means to flourish, succeed, to znaczy, żeby kwitnąć, żeby odnosić sukces, żeby podbijać coraz nowe tereny. No matter what the times are like. Bez względu na to, jakie są czasy. Can you believe that? Czy możecie w to uwierzyć? Can you believe that? Czy możecie w to uwierzyć? Now most of us haven't experienced that. Teraz większość z nas nie doświadczyła tego. We've seen hard times. My widzieliśmy ciężkie czasy. You've seen it in this country more than I've seen it at home. They've seen it more in Poland than in the United States. Widzieliśmy bardziej te trudne czasy tutaj w Polsce niż w Stanach Zjednoczonych. But if you really look at the people that were spiritual, ale jeśli popatrzycie na ludzi, którzy są duchowi, somehow they survive better than the rest. W jakiś sposób oni przeżywają w lepszy sposób niż inni. Somehow God provided them. W jakiś sposób Bóg zaopatruje ich. I hear that during the days of communism, ja tak słyszałem, że w czasach komunizmu, where did people go to get blessed? Gdzie ludzie szli, żeby być pobłogosławieni? They went to the church. That's where they got food and clothing and Jesus. Oni szli do kościoła, to tam dostawali jedzenie i ubranie i Jezusa. Because God takes care of His people. Ponieważ Bóg troszczy się o swój lud. He takes care. Bóg troszczy się. God always will take care of us. Bóg zawsze zatroszczy się o nas. John 17 establishes this fact. W Ewangelii Jana 17 jest ten fakt ustanowiony. That we are not in the world, że my nie jesteśmy na świecie, and we are certainly not part of this world system. I z pewnością nie jesteśmy częścią tego systemu światowego. We are separated from the world's failing system. My jesteśmy odseparowani od upadającego systemu światowego. Jesus prayed to the Father and said this. Jezus modlił się do Ojca i powiedział tak. I have given them thy word. Ja dałem im Twoje słowo. And the world has hated them. I świat ich nienawidził, because they are not of the world. Ponieważ oni nie należą do tego świata. Even as I am not of the world. W taki sam sposób jak ja nie należę do tego świata. So we need to know in this room. Więc my w tym pokoju musimy wiedzieć. We're not part of the world system. Że nie jesteśmy częścią systemu światowego. So when we look at the news. Więc kiedy oglądamy wiadomości. We see bad things are going to come. I widzimy, że złe rzeczy nadejdą. We need to pray for those poor people. Musimy modlić się o tych biednych ludzi. Because it has no effect on me. Ponieważ to nie będzie miało żadnego. Ja nie jestem w tym systemie światowym. Every time I read the Bible, każdego razu jak czytam Biblię, God says He has plenty for me. Bóg mówi, że ma obfitość dla mnie. So my job is to take care of those poor people in the world. Więc moją robotą jest to, żeby zatroszczyć się o tych biednych ludzi na świecie. You might say, well, I don't have a job today. Ale ty możesz powiedzieć, o ja nie mam pracy dzisiaj. Then you don't need a job today. Wtedy nie, to znaczy, że nie potrzebujesz pracy. If you're in Christ, you're still in protection. Jeśli jesteś w Chrystusie, to jesteś ciągle chroniony. He'll take care of you. On się zatroszczy o ciebie. I don't have a job either. Ja też nie mam pracy. I have everything I need. A ja mam wszystko, czego mi potrzeba. I'm retired. Ja jestem na emeryturze. On jest na emeryturze. The truth is, prawdą jest, we're all going to work in the kingdom till we die. We're all going to work in the kingdom till we die. Wszyscy będziemy pracować w królestwie, dopóki umrzemy. Then we're going to work with the king for the rest of eternity. A później przez całą resztę wieczności będziemy pracować z królem. The truth is important that we this truth is reported, and so important it was repeated in verse 16 as well as 15 about we're not part of the world. Ta prawda jest powtórzona zarówno w wersecie 15 jak i 16, że nie jesteśmy częścią świata. In verse 15 Jesus prayed this way. A w wersecie 15 Jezus modli się w ten sposób. That the Father would separate us from the evil that is in the world. Żeby Ojciec oddzielił nas od zła, które jest na świecie. Evil in the world includes fear.
poverty and disease. Zło na świecie zawiera w sobie strach, chorobę i biedę. God wants to separate us from all of these things. I Bóg chce oddzielić nas od tych wszystkich rzeczy. How many in this room are totally fearless? Jak wielu z was w tym pokoju żyje całkowicie bez strachu? A powinniście żyć całkowicie bez strachu. These two firefighters should have said, raise their hands. Tych dwóch strażaków tutaj powinno było podnieść swoje ręce. Yeah, I mean, let's think about this. Pomyślmy o tym. All the intelligent people are running out of a house that's on fire. Wszyscy inteligentni ludzie wybiegają z tego domu, który płonie. And the firefighters are running in. A ci strażacy wybiegają do środka. There's something wrong with these people. But you need to become fearless. Ale wy powinniście żyć bez strachu. You only need two things to be a firefighter. Potrzebujesz tylko dwóch rzeczy, żeby stać się strażakiem. You can't be afraid of heights. Nie możesz bać się wysokości. And you can't be afraid to die. I nie możesz bać się umrzeć. Okay? It's the easiest job in the world to do. To jest nawet najprostsza praca na świecie. Jeśli nie możesz się umrzeć. To wszystko. God doesn't want us to have any fear. Bóg nie chce, żebyśmy mieli jakikolwiek strach na sobie. Now that doesn't mean that we're not afraid when we walk into a blazing building. To nie oznacza, że my się nie boimy, kiedy wchodzimy do płonącego budynku, or when we stand on the edge of a cliff. Albo kiedy stajemy nad brzegiem przepaści. We have an understanding of that kind of fear is good. My mamy zrozumienie, że ten rodzaj strachu jest dobry. But we're not supposed to be afraid of the things of the world. Ale my nie powinniśmy bać się rzeczy w tym we're świecie. We're certainly not supposed to be afraid of our future. Na pewno nie powinniśmy się bać o naszą przyszłość. The key to success is not being afraid to die. Kluczem do sukcesu jest brak strachu przed śmiercią. Everyone needs to think about this. I każdy powinien to przemyśleć. You cannot be afraid to die. Nie możesz bać się umrzeć. What can man do to me, the scripture says. W Piśmie jest napisane, co człowiek mi może uczynić. You die, you go to heaven. Umierasz, idziesz do nieba. Is that a bad deal? Czy to jest zły układ? Is anyone here volunteering not to go to heaven? Czy ktoś tu chciałby się zgłosić na ochotnika, żeby nie iść do nieba? No, we all want to go to heaven, right? Wszyscy chcemy iść do nieba, prawda? So you got a father in heaven that loves you? Masz ojca w niebie, który cię kocha. Even though you're a bad boy. Pomimo tego, że jesteś złym chłopcem. He still loves you. On ciągle cię kocha. Even though you're a very bad boy. And he wants to take you to heaven. I on chce zabrać cię do nieba. His desire is to bring us all to heaven. Jego pragnieniem jest, żeby zgromadzić nas wszystkich w niebie. I'm not afraid to die. Więc ja nie boję się umrzeć. I've been close to death several times. Ja byłem blisko śmierci kilka razy. When I was close to death, I was afraid for my physical body. Kiedy ja byłem blisko śmierci, to ja obawiałem się o moje fizyczne ciało. But I wasn't worried about what was going to happen after I died. Ale ja się nie obawiałem tego, co się stanie po tym, jak umrę. Because he promised me in his word, he's going to take me to heaven. Ponieważ on obiecał mi w swoim słowie, że zabierze mnie do nieba. I feel bad for my wife and children. Ja tak myślałem, czułem się źle, jeśli chodzi o moją żonę i moje dzieci. But it's a good deal for me to die. Ale dla mnie to jest całkiem dobry układ, żeby. We need to think about that. Musimy to przemyśleć sobie. Death is a good deal. Śmierć to jest dobry układ. Eternal happiness. To jest wieczna szczęśliwość. And when we get to that place where we really believe that, a kiedy dotrzemy do tego miejsca, gdzie naprawdę w to wierzymy, all the other fears start falling down in our lives. Wszystkie inne strachy przestaną na nas spadać. So we need to get to that place where we're not afraid to die. Więc musimy dotrzeć do tego miejsca, gdzie nie boimy się umrzeć. I don't like pain. Ja nie lubię bólu. I don't want to die a bad death. Ja nie chcę umrzeć złą śmiercią. No, I want to fall asleep and go to heaven. Ja po prostu chciałbym tak zasnąć. That's what I want. I iść do nieba, to jest to, co ja chcę. But I'm not afraid of the death. Ale, you need to be there. Ale nie boję się śmierci. Tak powinniśmy też mieć. Now, evil in the world includes fear, poverty and disease. Zło na świecie zawiera w sobie strach, biedę i chorobę. So